Sponsorem programu jest Viaplay, platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Siemano, przed tym sezonem często mówiło się, że ten będzie w końcu normalny, no bo przecież nie ma już covid W sensie nie odwołujemy już spotkań z powodu COVID-a, tak chyba będzie bezpieczniej powiedzieć, żeby nie zapędzać się w jakieś dziwne kręgi dyskusji. Po drugie, nie mam już świata, a tu się nagle okazuje, że gramy mecze po 100 minut. Sędziowie popełniają więcej błędów niż zwykle. Wypaczają wyniki spotkań. A jeszcze wychodzi na to, że w styczniu mamy Puchar Narodów Afryki i Puchar Azji I na przykład Salah, Son, Bemo czy Mitoma wypadają nam na około miesiąc Więc czy nazwiemy ten sezon normalnym? Myślę, że nie Także ja nazywam się Łukasz Maciejewski to jest oczywiście Hotor Not flash I jeśli lubicie moje, moje odcinki, to będzie łapka w górę zawsze wskazana. Pozdrawiam jakieś komentarze, subskrypcje, no ale to wiadomo. Także w dzisiejszym odcinku będę chciał w skrócie powiedzieć, jak ewentualnie te puchary mogą wpłynąć na fantazję Premier League. Raczej bez większych konkretów, no bo wiadomo, mamy jeszcze dwa miesiące, chcę wstępnie po prostu zarysować sytuację. Więc zaczniemy może od ważnych dat w nawiązaniu do Premier League i kiedy w ogóle ci zawodnicy wyjadą? Zawodnicy opuszczą mecze od kolejnym 21, ale fart jest taki, że jeśli na przykład Salach czy są odpadliby w fazie grupowej, to ci ominęliby tylko jedną kolejkę, bo jeśli ta drużyna odpadnie w fazie grupowej, to zawodnicy wrócą na kolejkę numer numer 22. Jeśli odpadną w jednej ósmej, to wrócą na kolejkę numer 23. Jeśli dobrną do ćwierć finału, to mamy już powrót na kolejkę numer 24, zaś mecze w półfinałach czy w ogóle dalej finały, mecze o trzecie miejsce i tak to już jest powrót na kolejkę numer 25. Więc generalnie w najgorszym wypadku można wrócić w rundzie numer 25, czyli stracić aż 5 kolejek. Akurat jeśli chodzi o opcje typu Mitoma, czy Son, czy Salah To są to raczej często faworyci turnieju Więc nie zakładamy, że ci zawodnicy wró wrócą po jednej kolejce Ale na przykład mogą zdarzyć się jakieś wypadki, wiadomo, turnieje to turnieje Więc na razie nie chcę na tym wyrokować, bo do turniejów pozostały jeszcze dwa miesiące Więc zostawiam Was z tabelką, możecie ewentualnie sobie przeanalizować Ale tak naprawdę, jakich zawodników nam ogólnie zabraknie? Jeśli chodzi o Arsenal, to z ważniejszych opcji pod kątem fantasy zabraknie nam Tomiyasu W sensie sam Tomiyasu nie jest ważny, ale... Jego brak może być ważny, ponieważ może to oznaczać większe minuty dla Gabriela czy Zinchenki Ważnym graczem może być też Semenio, czyli aktualnie prawdopodobnie najlepszy napastnik za 4,5. Jednak z większych braków kadrowych zebraknie m.in. Bemo, zebraknie Wisy, zebraknie Lamtea, Mitome czy Simona Adingry. Więc widzimy, że w Brighton na przykład nie zobaczymy już dwóch ważnych zawodników, jeśli chodzi o skrzydła. Zatem nie ma Mitome, nie ma Adingry, więc prawdopodobnie będą to większe minuty między innymi dla Ansu Fatiego Zabraknie też Nico Jacksona, więc. Tutaj ewentualnym skutkiem może być to, że Nkunku będzie grał regularnie na szpicy i będzie miał po prostu większą liczbę minut, chyba że na przykład Broja będzie miał większą liczbę szans. Dalej mamy najważniejszy brak, czyli Mohameda Salaha, mamy też Isa Bore, którego może kogoś zabolać, jeśli chodzi o ławkę rezerwowych. W Manchesterze United zabraknie Onany, zabraknie Amrabata, zaś na przykład w Manchesterze City czy Newcastle wszyscy będą w domu, czyli tak naprawdę nikt nie pojedzie czy na Puchar Azji, czy na Puchar Narodów Afryki. Co może pokazywać, że te drużyny mogą być wtedy w szczycie, ze względu na to, że nie będą miały braków kadrowych, stąd może na nich będziemy wtedy stawiać. Szczególnie na City, które będzie miało prawdopodobnie podwójną kolejkę i jeszcze świetny kalendarz. Yy, największe braki mamy w Pronotingham Forest, bo to jest bodajże że siedmiu zawodników, jednak na, te, na tą drużynę niezbyt stawiamy, jeśli chodzi o fantazję, więc nie jest to jakoś bardzo ważne. Poza tym z bardziej kluczowych zawodników zabraknie nam Sona, zabraknie Agerda, Kudusa czy Hwang Hichana. I tak w sumie, lukając sobie na najpopularniejsze opcje, no to mamy Salaha, Sona, Mitome, Mbemo, Onane, Lampteja. Acabou, né? Juanga czy Nicolasa Jacksona? Jednak myślę, że skupiłbym się przede wszystkim na tej czwórce, bo czego by tutaj nie mówić No to mamy czterech zawodników, którzy często są szablonem, jeśli chodzi o naszą pomoc, i w tej formacji będziemy mieli prawdopodobnie największe problemy. No bo skoro nam zabraknie czterech zawodników, którzy mają posiadanie wyższe niż 20%, a jeśli chodzi o MEMO, to ono będzie prawdopodobnie rosnąć ze względu na ten zbliżający się całkiem fajny kalendarz. No to mogą być słynne kłopoty, kłopoty menedżerów Fantazy Premier League. Więc ewentualnie pokazując tutaj kalendarz, Chciałbym zwrócić uwagę, kogo byśmy mogli wcześniej sprzedać Bo wiadomo, że skoro zawodników, zawodników nie będzie od kolejki numer 21 No to nie sprzedamy ich za jednym razem Bo byśmy musieli zrobić minus 8 w najlepszym wypadku Jeśli chcielibyśmy sprzedać tą czwórkę zawodników Więc myślę, że pierwszym zawodnikiem takim do odstrzału będzie Karumi Doma, Który w ostatnich 6 meczach dał 5 blanków I miał też asystę, która była dość fartowna Jeśli chodzi o ten Melza Wertonem, Gdzie nastrzelił, czy w sumie no, wrzucił piłkę I bardzo niefortunnie interweniował wtedy Ashley Young Więc tak naprawdę In my book mógł mieć 6 blanków, stąd Sądzę, że to będzie opcja do sprzedaży numer 1. Dalej mamy pewne problemy. Myślę, że mimo wszystko opcja numer 2, której możemy się pozbyć, będzie Sala, który w kolejce numer 20 ma akurat wyjazd do Newcastle, a to nigdy nie jest łatwy teren. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że Son ma Bormów u siebie w kolejce numer 20, zaś Brian Bemo będzie miał w kolejce numer 20, krysa Palace na wyjeździe, ale uwaga, uwaga, prawdopodobnie będzie miał też wtedy podwójną kolejkę, czyli dołożą mu jeszcze ten zaległy mecz z Manchesterem City w kolej, z kolejki numer 18, co może być bardzo ważnym argumentem. Tak że poczekamy, zobaczymy, jak ten kalendarz będzie się dalej kształtował. Myślę po prostu, że warto dać wam znać, że e, warto sobie zaplanować te ewentualne transfery, żeby na hura nie wyprzedawać wszystkich przed kolejką numer, numer 21, tylko niejako sobie to zaplanować, też po prostu warto zwrócić uwagę, żeby nie kupować za dużej liczby zawodników, jeśli chodzi o nacje, e, które zagrają na, pu na pucharze narodów Afryki czy na pucharze Azji. Jednak jeśli ktoś traci, to prawdopodobnie ktoś też na tym będzie zyski zyskiwał. Czyli skoro na przykład zabraknie Mohameda Salaha, to wydaje się, że fajnym. Jeśli chodzi o składy, może być Luis Diaz No bo Luis Diaz to jest gracz, który wtedy, wtedy będzie musiał przejąć pałeczkę, jeśli chodzi o The Reds A od kolejki numer 21 oni mają mecze z Bournemouth, Chelsea, Arsenalem oraz Burnley I W kolejce numer 25, jeśli Salah doszedłby do finału, no to mamy też Brentford więc myślę, że Luis Diaz będzie spoko, op spoko opcją. I ogólnie, skoro powiedziałem, że zabraknie nam Mitomy, Sona, Salah i Memo, czyli czterech filarów, jeśli chodzi o pomoc, no to myślę, że będziemy szukać właśnie przede wszystkim opcji w tej formacji. Tak, robocza, dodałem tej Sona. Myślę, że bardziej na zachętę, niż, niż ze względu na to, że będzie to realna opcja. Zobaczymy. Może być na przykład napastnikiem, ale jeśli chodzi o tę kampanię, to ta gra na szpicę niezbyt mu wychodziła. Po prostu jest, bo jest, jest jaki jest, ale jest O tak, tak można powiedzieć o Richarlisonie Ciekawą opcją może być Doku, jeśli podtrzyma aktualną dyspozycję Myślę, że wiemy w jakim gazie jest ten zawodnik Wprawdzie Rich James chował do, go do kieszeni, ale kogo nie chowa do kieszeni? Rich James, tak pół żartem, pół serio Zdrowy Rich James to wiadomo jest top opcja, ale to nie jest odcinek o nim Zaś jeśli chodzi o Manchester City, to myślę, że warto powiedzieć, że oni Od kolejki numer 19 będą totalnie na naszych radarach Bo mamy Everton, później mamy Sheffield Plus, prawdopodobnie Brent. Jeśli chodzi o mecz, podwójne kolejce: Newcastle, Burnley, Brentford, Everton oraz Chelsea, czyli podczas gdy będzie brakować nam opcji. Myślę, że będziemy zwracać się ku Doku czy na ku Fodenowi. Jest też Ansufati, o którym wspomniałem chwilę wcześniej. Ansufati w tych rundach od kolei numer 21 też ma fajny kalendarz, bo są to Wirki, Luton, Crystal, Palace, Pers oraz Sheffield. A wśród potencjalnych beneficjentów, jeśli chodzi o Puchar Narodów Afryki i Puchar Azji, mamy jeszcze między nimi Gabriela i Zinchenka Tak jak powiedziałem na początku, to Miyasu nie będzie zabierał jej minut i na tym samym argumencie możemy opierać się w przypadku Nkunku, gdy zabraknie Nikolasa Jacksona. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o wstępne informacje na temat Pucharu Narodów Afryki. Afryki oraz Pucharu Azji, który zaczyna się dopiero w styczniu. Myślę, że jest to zbyt wcześnie, żeby mówić jakimiś tam wielkimi konkretami, kto może wygrać i wymyślać na przykład, czy Salah odpadnie w fazie grupowej, czy Salah odpadnie w ćwierć tak itd. Po prostu. Fajny zarys, taki krótki, myślę, że 8 około minut mi to zajęło Więc dzięki wielkie za dzisiaj Jeśli chodzi o przerwę na repy, to postaram się puścić jeszcze jeden odcinek Takich graczy, którzy są nierotowalni Bo wiadomo, że wchodzimy teraz w burzliwy okres listopada, grudnia Gdzie bardzo, bardzo cenimy zawodników, którzy po prostu nie schodzą Lub... Przede wszystkim zawsze wychodzą w pierwszej jedenastce A to będzie kluczowe, jeśli chodzi o natężenie spotkań właśnie w tym okresie Stąd taki też odcinek przygotuję właśnie podczas tej przerwy na repy Myślę, że będzie około weekend, zobaczymy, co z tego będzie, więc Wielkie dzięki, dajcie znać, czy odcinek się podobał I słyszymy się zapewne w weekend, na razie!